zakłócił zbrojny epizod z 972 roku, gdy na nadodrzańskie tereny piastowskiego księcia najechał margrabia Marchii Łużyckiej Chodon. Mieszko musiał się bronić. Bitwa rozegrana bez wiedzy cesarza, prawdopodobnie pod dzisiejszą Cedynią, zakończyła się zwycięstwem Mieszka. Chodon ledwo uszedł z życiem. Ucierpiał na tym syn Mieszka, mały Bolesław, bo decyzją cesarza Ottona I musiał zostać oddany w roli zakładnika jako gwarant pokoju na wschodniej granicy cesarstwa. Gdy zmarła Dobrawa, Mieszko, chcąc poprawić pogorszone relacje z cesarstwem, około 980 roku poślubił Odę, córkę margrabiego Marchii Północnej Dytryka. Nieco później syna Bolesława ożenił z córką margrabiego Miśni Rygdada. Związki dynastyczne, jak i rozprawy orężne w istocie przeplatają się w ciągu kilku lat i to wszystko składa się na pewną grę. Stawką w tej grze było przejęcie spod wpływów czeskich terenów dzisiejszego Śląska i Małopolski z Krakowem. Mieszko był niezwykle pragmatycznym władcą, niezwykle zdolnym. Moim zdaniem był najwybitniejszym. No, stworzył Polskę także, ale ja widzę, jak zmieniał sojusze, jak obracał. On był w sytuacji krytycznej i nagle wszystko odwinął i rozstrzygnął cały kryzys. Mieszko krótko przed swoją śmiercią, około 992 roku, miał polecić sporządzenie dokumentu, w którym wraz z żoną Odą i jej dwoma synami darował swoje państwo świętemu Piotrowi, czyli stolicy apostolskiej. W Dagome Judex, bo tak nazwano ów tajemniczy dokument od imienia i tytułu wystawcy, państwo Mieszka nazwane jest Civitas Sinesge, co przetłumaczono jako państwo gnieźnieńskie. Do niedawna panował pogląd, że Mieszko, ofiarowując swoje państwo stolicy apostolskiej, chciał zabezpieczyć je przed wpływami kościoła niemieckiego. Nie należy tego aktu interpretować na zasadzie zwrócenia się przeciwko cesarstwu, zrzucenia w jakimś sensie jego hegemonii, bowiem Rzym w istocie miał wówczas dwa oblicza. To był Rzym papieski i Rzym cesarski. Państwo było osobistym majątkiem władcy, który po jego śmierci zwyczajowo dzielono pomiędzy synów. Oda mogła przewidywać, że Bolesław nie będzie tego zwyczaju respektował. Dlatego Dagome Judex mógł powstać z jej inicjatywy już po śmierci Mieszka, bo wśród wymienionych tam darczyńców zabrakło syna Mieszka i Dobrawy. Chrobry postąpił tak, jak się obawiała. Wypędził i swoją macochę, i braci przyrodnich, i mało tego, rozprawił się w sposób okrutny z tymi, którzy wspierali Odę i tych młodszych mieszkowiców, oślepiając dwóch arystokratów, którzy ośmielili się popierać tę opcję saską, jakbyśmy powiedzieli. Bolesław, który od potomnych otrzymał przydomek Chrobry, chciał zdecydowanie kontynuować dzieło swego ojca, zapoczątkowane przystąpieniem do grona władców chrześcijańskich. Obrał sobie jasny cel – wejście do ścisłej elity ówczesnego świata. W tej elicie prymat dzierży cesarz, ale na równi w jakimś sensie wokół niego koncentrują się królowie i do takiej godności królewskiej aspirował czy Mieszko, czy Bolesław Chrobry. Mieszko I nie dostąpił zaszczytu założenia królewskiej korony. Dla Chrobrego ważniejszego celu nie było. Od czego zaczął swe starania? Rozpoczyna intensywną chrystianizację, ewangelizację całego swojego terenu. Zaczyna budować kościoły i murowane, i drewniane. Chrobry rozpoczął od najważniejszych grodów. Należał do nich Kraków, którym prawdopodobnie zarządzał jeszcze za życia ojca. W podziemiach Wzgórza Wawelskiego już ponad 100 lat temu archeolodzy odkryli obiekt sakralny z czasów Bolesława, rotundę noszącą dziś wezwanie świętych Feliksa i Adaukta. Dobrze zachowane fragmenty murów i elementów architektonicznych dają wyobrażenie o wyrafinowanej formie tej przedromańskiej budowli na planie czworoliścia.
Według badaczy pełniła ona rolę kaplicy pałacowej Bolesława. Okazało się, że świątynia ta nie jest jedyną budowlą sakralną zbudowaną przez Bolesława Chrobrego na Wawelu. Nieopodal odkryto pozostałości drugiej, mniejszej rotundy. Archeolodzy rozpoznali też ślady budowli, która może być bazyliką ufundowaną przez Chrobrego około roku 1000. Wawel był dla Chrobrego najważniejszym grodem na południu kraju, ale młody władca budował świątynię w całym swoim państwie, co potwierdzają badania archeologów. Najważniejsza budowla sakralna w państwie Chrobrego powstawała w Poznaniu. Tu bowiem była siedziba biskupstwa. Po śmierci Jordana, pierwszego biskupa w państwie Mieszka, jego następcą został Unger, opat klasztoru z cesarskiego Memleben. Czy to dzięki niemu stanęła w Poznaniu świątynia według najlepszych cesarskich wzorów? Kiedy Unger został biskupem poznańskim, ciągle pozostawał opatem w Memleben. Ponieważ kościoły w Memleben i w Poznaniu są do siebie bardzo podobne, z tym tylko, że poznański powstał troszeczkę później, mamy prawo przypuszczać, że ten kościół z Memleben był wzorcem dla katedry poznańskiej i być może został wybudowany przez ten sam warsztat budowlany. Bolesław Chrobry dokończył budowę katedry poznańskiej pod nadzorem biskupa Ungera, rozpoczętej jeszcze przez swego ojca. Tak monumentalnej świątyni nie było wówczas nie tylko na ziemiach polskich, ale i w Czechach. Wśród naczelnych grodów państwa Chrobrego wyróżniał się Ostrów Lednicki, gdzie obok pałacu książęcego z kaplicą funkcjonował także kościół dla mieszkańców grodu. Odkryte obok niego zabytki, jak pozłacana stauroteka, relikwiarz w kształcie krzyża greckiego, rogowe okładziny skrzyneczki relikwiarzowej, czy pozłacane okucie księgi liturgicznej, to najwyższej próby dzieła sztuki sakralnej. Kościoły grodowe były ośrodkami promieniowania religii chrześcijańskiej na okoliczne tereny. Ale Chrobry nie tylko chrystianizował swój lud, wspierał też dwór cesarski w misjach na Połabiu. Miał w nich uczestniczyć także były biskup Pragi Wojciech, przyszły święty. Była to postać rzeczywiście bardzo dobrze znana w kręgach intelektualistów ówczesnej Europy. Przyjaciel cesarza, przyjaciel papieża, przyjaciel rozmaitych świętych pustelników, człowiek o wielkim znaczeniu. Wiosną 997 roku Wojciech przybył do Chrobrego, ale zmienił cel swej misji. Zamiast na Połabie wybrał się do Prusów. Chrobry wsparł misjonarza w tej wyprawie, dając mu eskortę 30 zbrojnych. Jak przedstawiają płaskorzeźby słynnych dwunastowiecznych drzwi katedry gnieźnieńskiej, Wojciech wraz z bratem przyrodnim Radzimem Gaudentym i polskim kapłanem Boguszą dopłynęli Wisłą do Gdańska. Tam Wojciech nauczał, a następnie chrzcił gromady ludu. Stamtąd misjonarze udali się do Prusów, gdzie zostali zaatakowani, a ofiarą mordu padł Wojciech. Głowę misjonarza wbitą na pal mieli później zabrać uwolnieni towarzysze wyprawy i przynieść Chrobremu do Gniezna. Jak zachował się książę w tej dramatycznej sytuacji? Genialnie. To był przebłysk geniuszu. Bolesław Chrobry dobrze wiedział, co robi, wykupując ciało świętego Wojciecha. Jeżeli prawdą jest, co mówi tradycja o wykupieniu na wagę złota, to ta inwestycja na pewno się opłaciła. Chrobry złożył szczątki Wojciecha w Gnieźnie, w kaplicy przy rotundzie. W ten sposób Gniezno zyskiwało rangę sakralnego centrum państwa, a obecność ciała świętego Wojciecha, bo szybko został kanonizowany, miała przepędzać z góry Lecha złe pogańskie moce. Do grobu świętego ruszyli pielgrzymi.